Przede mną już oni. Oni, czyli zespół Ferengi, dzisiaj w duecie. Witam was, panowie, bardzo serdecznie. Może przedstawcie się od razu. Ja jestem Mateusz z zespołu Ferengi. Gram na przeszkadzajkach oraz bębnach różnego rodzaju. Ale nie na zestawie. Nie na zestawie, na kongach głównie. A ja, Adrian, gram na gitarze solowo, rytmicznie. Jest nas trzech na gitarach, więc tak... Ciężko zdecydować. Właśnie to się chciałem, to było jedno z moich pierwszych pytań, bo jak zobaczyłem wasze występy na żywo, zauważyłem trzech gitarzystów, to trochę dużo. No tak, tak, ale wymyśliliśmy, że nie mamy klawiszy. Że jeden nie gra? Trzeba wypełniać. Nie, wszyscy mamy swoje partie. Jeden nie ma kabla. No, ale to w zastępstwie tego, że normalnie są klawisze, u nas nie ma trzy gitary. Rozumiem, słuchajcie, wzięliście udział w konkursie Discovered by Good Time Radio i wysłaliście tutaj kilka utworów. Jeden z nich zaraz się na miejscu siódmym i zaraz go będziecie mogli wysłyszeć. Powiedzcie mi coś w ogóle o takich rzeczach pod tytułem nagrania. Czy to się ukazało na płycie, te utwory, które wysłaliście, czy to się ukazało na epce, na demówce, czy na czym? Skąd ten, to się... Ten numer, który za chwilę usłyszymy, oni, ukazał się na płycie... Duch Wolności. Duch Wolności, portalu Wolne Media. Jest dostępny w internecie zupełnie za darmo, jest na wolnej licencji, także można go ściągać, przesłuchiwać, przegrywać, cokolwiek sobie tam zechcesz. Zechcę. No to proszę bardzo. Natomiast pozostałe utwory póki co są niewydane, ale jakość nagrań jest już taka całkiem przyzwoita, także... Znaczy częściowo były wydane, kiedyś zrobiliśmy taką epkę, którą rozdawaliśmy ludziom, nie szło no, jej tak, kupić tak. I można ją było dostać, jak nas się spotkało, czy to ale na ulicy. Na ulicy rozdawaliście? No graliśmy kiedyś na ulicy i tak zaczęła się taka historia z tym i rozdawaliśmy, oficjalnie ona nigdy nie wyszła, ale te utwory w internecie krążą. A powiedzcie, gdzie nagrywaliście te utwory? Czy to był tak zwany home recording, czy to był studio recording professional? Sometimes. Yeah, czasami tak. Ten utwór, który puścisz za chwilę, nagraliśmy u naszego ówczesnego basisty. Pozdrawiamy Daniela. I to było w domu u niego i trochę na sali prób. Czyli tak zwane studio chata. Tak, no, jest, tak. Tak. Ale kiedyś... większość studiów jest takich trochę jak w chacie, nie? No, sam takim dysponuję i uważam, że to za najlepszą rzecz na świecie. Spokój, cisza, można robić, co się chce i nie trzeba płacić. Ilu was jest w ogóle w zespole? Chyba nie mało. Skoro macie trzy gitary, no to was musi być co najmniej z 16. Siedmiu? W porywach 8. Porywa, a co znaczy w porywach? No, mamy pewnych muzyków, którzy z nami współpracują, ale powiedzmy nie są na stałe. I między innymi właśnie w Ostrowie, gdzie miałeś okazję nas zobaczyć, to grał z nami saksofonista. Był taki, pamiętam. Tak, tak. No i... I on nie jest na etacie po prostu. Nie jest na etacie, on jest odzieło, aczkolwiek no. Przydałoby się, żeby był. Żeby był. No tak, bo trąbka jest na etacie. Tak jest. Dokładnie. A słuchajcie, jesteście poznaniakami w ogóle? Wszyscy z Poznania pochodzicie? Czy inaczej, może czy działacie w Poznaniu? O to mi chodzi. No mieszkamy w Poznaniu wszyscy praktycznie poza... Trąbką właśnie. To jest krotoszynianin, zdaje się, prawda? Tak, jest, ale teraz tak. W Gdańsku przebywa. A nie, teraz to w ogóle teraz jest we Francji. Proszę, podróżuje sobie kolega, zazdroszczę, tak ale no. Jeździ gra, czy jedzie w odwiedziny tam do kogoś? No raczej myślę, że coś tam ma swoją misję. Aha, no, rozumiem, tak ma swoją misję. Dobrze, słuchajcie, 2009 rok to rok, w którym zespół się sformował. Kto to zrobił? Kto z was? Jak to się stało, że powstaliście? Stworzyć grupę to nie jest prosta rzecz, to musiało jakoś ewoluować. Czy jesteście bardziej bandą znajomych, dobrych, którzy postanowili zacząć grać ze sobą, czy szukaliście, na przykład wy w dwójkę stwierdziliście, że zakładacie zespół i szukacie dobrych muzyków, którzy wam do tego przypasują? Jak to było? Z której strony? Tak prosto nie było, nie? Trochę bardziej skomplikowanie. Czułem to. No to jest, zaczęło się od przyjaźni. Ja z wokalistą poznaliśmy się w jednym mieszkaniu, zamieszkaliśmy razem. On grał na gitarze reggae, ja tam trochę ostrzejsze rzeczy, w ogóle nam nie pasowało granie ze sobą. Dżemowaliśmy sobie w różnych miejscach. Trafiliśmy na Hell nawet z tym dżemem na plaży, sobie się bawiliśmy w takiej jednej akcji. No później co było? No i to nam się spodobało, że gramy razem i później dołączył Matt i basista, który był z nami na Hellu. Tak, my z Adrianem właściwie znaliśmy się jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo pochodzimy z jednej mieściny, z Gostynia.
Natomiast tutaj jakoś nasze drogi się zeszły, no i tak się zdarzyło, że akurat pasowałem do tego projektu, a poza tym właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, nasze drogi zaczęły się coraz bardziej schodzić. Właściwie to wyszło tak całkiem naturalnie, nie że spotykamy się i tworzymy zespół teraz, tylko jakoś tak wyszło. Tak po prostu wyszło. I to były tylko 4 osoby wtedy i graliśmy akustycznie. Całkiem jeszcze inaczej niż to, co leciało. No właśnie, bo ja was raczej pamiętam z takich akustycznych jakichś rzeczy. I jak usłyszałem, że gracie z pełnym zespołem, wręcz pełnym plus dochodzi do tego Sextilenta, to byłem zaskoczony. Natomiast wyszło to na dobre zdecydowanie. Chyba tak czujecie też, nie? Że to wszystko gra. Tak, zresztą od jakiegoś czasu taki był plan, żeby powiększyć jednak ten skład, bo troszkę brakowało perkusji, no i przede wszystkim Sextilenta, także kontynuujemy to, co wymyśliliśmy jakiś czas temu i myślę, że w dobrą stronę to idzie. Słuchajcie, zawsze zanim zadam to pytanie, wygłaszam taką regułkę i tym razem też to zrobię. Mianowicie, ilekroć rozmawiam z jakimś zespołem, to jest nieważne, czy to jest zespół zaproszony tutaj do mnie do studia podczas programu Reggae Island Trip, czy to jest zespół, którym grają moi znajomi, zawsze interesuje mnie proces twórczy. Nie chciałbym, żebyście się poczuli potraktowanie przeze mnie szablonowo, że wszystkim zadaję to pytanie, ale interesuje mnie to i później sobie tak analizuję, zbieram te informacje, kto jak tworzy, to znaczy... Ja to dzielę na dwie rzeczy. Albo jest demokracja w zespole i spotykamy się na próbie i ktoś coś podegra i numer się tworzy w czasie rzeczywistym, albo ktoś przynosi gotową rzecz. Jak to u was wygląda? No, u nas wygląda to tak, że większość materiałów wymyśla wokalista Grzegorz, którego nie ma tutaj z nami. Czy on też pisze teksty? Czasami tak, czasami nie. Czasami podrzucam mu wiersze, czasami ktoś nam napisze, czasami z kimś. No różnie bywa. Czasami ty mu podrzucasz wiersze? Wiersze, też wykorzystujemy wiersze, mamy stachury. Coś tam bojaczka planujemy, może wyjdzie. Nie swoje wiersze, jeśli to... No właśnie, o to tak, pytałeś. Właśnie to no, chciałem zaraz nie swoje. Chociaż nie, ma jeden mój wiersz, który kiedyś napisałem i też jest brany pod uwagę jako tekst, ale to jeszcze nie teraz. Rozumiem. Słuchajcie, czyli większość pomysłów należy do niego, a resztę już każdy swój styl, swój charakter gry podrzuca na bieżąco. Później aranżujemy to w dwójkę. A właśnie. Na gitary. O, i to jest ważny punkt programu. Dokładnie. A później przenosimy to do zespołu i tam już każdy pracuje nad swoją partią. No i moi drodzy, wszystko co dobre szybko się kończy. Szkoda, że tak króciutko mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Może kiedyś jeszcze będzie okazja. Powiedzcie mi teraz w ogóle na sam koniec. Spotkaliśmy się tutaj z powodu konkursu. Kto wpadł na to, co was cisnęło do tego, żebyście tam się zgłosili? Czy już się zgłaszaliście do takich konkursów, oprócz konkursu Reggae na Piaskach, który jest koncertem tak naprawdę, do konkursu, gdzie jest głosowanie, trzeba przejść przez jakieś tam etapy? No zgadnij, co nas zmotywowało. Co was zmotywowało? Bardzo możliwe, że 10 patyczków, które jest do zgarnięcia na przykład. Nie, nie do końca właśnie, wiesz co, promocja. Promocja. Fajne konkursy są promocją, trzeba się gdzieś pokazać, telewizja nas nie puści od razu. Słuchajcie, a propos nagród, to możemy wspomnieć, że od Music Store'u 10 tysięcy złotych na sprzęty, mikrofony, różnego rodzaju urządzenia rejestrujące, do tego agencja Go Ahead zgodziła się zaprosić wygrany zespół, ale tudzież kilka na... zasaportowanie jakiejś gwiazdy, no więc to jest fajna rzecz, którą no można zdobyć. No to też jest fajne, tak, ale no, gdzieś nie było to głównym powodem przyłączenia się. Braliśmy udział w różnych konkursach, jak są fajniejsze, ciekawe, no to taki komplement dla konkursu. Dziękuję w imieniu radia i konkursu w takim razie. Słuchajcie, bardzo miło było was spotkać, was poznać, chociaż gdzieś się wcześniej już przewinęliśmy. Tak. Cieszę się bardzo, że się spotkaliśmy. Życzę wam powodzenia w konkursie. Trzymam kciuki wielkie za wszystkich. Dzięki. Jesteście wysoko, byście byli jeszcze wyżej i trzymajcie się i do zobaczenia. Dokładnie, ja jeszcze się wtrącę, bo wtrąc tak chciałem pozdrowić moją dziewczynę, która teraz maluje pokój i musiałem ją na chwilę zostawić i mnie zabije, jak nie pozdrowię, więc pozdrawiam. Aha, no i jeszcze oczywiście przypomniało nam się wcześniej, nie wspomnieliśmy o naszym ulubionym trębaczu, który jednak przeszedł. Przepraszamy, Radziu, no wiemy, że przeszedłeś edukację muzyczną. No, edukuje się muzycznie nadal. Tak. Jest jako jedyny. Pięknie. Rodzynek. Pięknie, słuchajcie, no to w takim razie nie szukaj miłości, to wasze hasło na sam koniec musi być, nie inaczej. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Bless.